cię w tej szkole uczą? Co cię... Ja zadzwonię do tego profesora i się zapytam, panie, co pan uczy mojego syna na tym dziale operatorskim? Żadnych prac, żadnych filmów, żadnych reportaży ciekawych, tylko pożyczyć mu kamerę i po mieszkaniu wchodzi w każdy zakamarek za mną, za mężem i każdy po piętach nam drepcze, nawet nie możemy się swobodnie czuć u siebie w domu. Ja mówię, i to jest wyższa szkoła, to jest normalne dziadowskie rzemiosło. Chodzi tylko w będa, już drugi dzień jak ją zawału dostanie, tylko patrzy w rząd i szuka sensacji w domu. I szuka sensacji. Też wyobrazi nie ma. Do tatusia się przydą. Kretyn taki. Ty miernoto ty. Bez wstydu, bez ambicji żadnych. Udało ci się dostać, bo zdjęcia miałeś. Ale student to żaden z ciebie. Tyś już karierę skończył. Ja cię załatwię. Ty lepiej siebie sfilmuj, jak ty wyglądasz. Idioto durny ty. Ty półgłówku ty. Lepiej czytaty i pisaty. Chodzisz, uczysz się, nie pilujesz szkoły. Co z tą szkołą jest? Co jest z tobą ze szkołą? Ty pisz ze szkoły, co? Co ty ze szkołą robisz? Co? Ile masz tych zaliczeń? Co udajesz głupiego? Nie odwracaj kota do góry nogami. Bo ty jesteś nieuczciwy. Owszem, był okres, że byłeś uczciwy. W podstawówce jeszcze na początku w pierwszej cali, a potem to, co się z tobą stało, to jest w ogóle w głowie się nie mieści. Jak sobie pościelisz, tak się myślisz. No to jak się nie ma pieniędzy na samochód, to trzeba sprzedać samochód. Garaż trzeba sprzedać samochód i koniec. Ja nie będę płaciła. Zapłacone jest za samochód, ja mogę. Ja nie mogę bez tego jeździć. Najpierw muszę to załatwić. A mnie gówno chodzi. Teraz ci dam, gówno ci dam. Żebyś nie wiem jak skąpla. A ty za moimi plecami dajesz mu ciągle klucz i te tyle razy już cię zabił. Zabił cię raz, może ciebie nowego Fiata pocharatał. Tamtego Fiata pojechał do Czechosłowacji, porysował. Musiałeś za malowanie ty płacić. Potem proszę ciebie robić tylko mandaty, ty za nie jeździć twoim samochodem, ty na mandaty mu dawałeś. Ty mu na mandaty dawałeś różne pieniądze, proszę ciebie. Dawałeś mu na mandaty. Nie wiem, że mu dajesz. Rejestrację zostawia. Jak można rejestrację samochodu, dokumenty zostawić gdzieś w szkole w ciemni, gdzie filmy wyświetla? Ty wieczny studencie, ty. Najpierw zdawałeś, niech usłyszą wszyscy, nagraj. Najpierw zdawałeś na geologię, obrałeś. Bez egzaminu, psim smętem dostałeś się na najgorszy wydział na AGH. Co ci nie odpowiadał, bo to faktycznie ropą śmierdzi, to żadna przyjemność. A potem psim smędem poszłeś 3 lata, tyle milionów poszło w studia 3-letnie socjologii i to 4. fakultet i ty będziesz rzemieślnikiem po 3 latach? 30 lat na karku? Ty wstydu nie masz. Ja nie po to cię drani urodziłam szubrabcu, żebyś mnie niszczył i ojca. I żebyśmy starości nie mieli. Ty draniu, ty szubrabcu, ty. Ty zasrany operatorze z Bożej łaski, ty bez talencie, ty. Jakbyś miał talent, to byś szukał jakiś ciekawszy temat. Ty siebie kompromitujesz, nie nas, tylko siebie kompromitujesz, hytłumanie, ty. Wszyscy cię na wylot znają. Wszyscy się przekonali, kim ty jesteś. Bo ty tylko masz taki pomysł, żeby żebraków, pijaków, proszę ciebie, prostytutki i Bóg wie co jeszcze filmować. Ale nic porządnego. Co oko przyjemnie na coś popatrzy. Obrzydzenie bierze to, co ty robisz. Obrzydzenie. Ciebie nikt nie kupi. Żaden reżyser nikt cię nie kupi. Żadna wytwórnia filmowa, żadna telewizja. Jeżeli ktoś ci powie, to niech pan sfotografuje, ale sam nie masz pomysłu i wyobraźni, żadnej. Nie ma poczucia żadnej godności, ani osobistej, nie ma poczucia nawet dla siebie nawet nie ma szacunku. Nie ma żadnej godności. Mordo pijac, jakie pieniądze tylko weźmie, do Warszawy jedzie, zamiast zarobić, bo długów ma ponad 100 miliony, zamiast zarobić, to balangi z jakiejś dziewuchy przypadkowo pozna w kawiarni, tu do Krakowa, zanim przyjeżdżają, bo im duperele opowiada, obiecuje im złote góry, potem dziwki jakieś wycwaniają tutaj bez przerwy, wszystkie pieniądze, co zarobi w Warszawie, to przełajdaczy, przepuści, a potem myśli, że tatuś będzie długi płacił. Nie, ty masz 27 lat i ty odpowiadasz za siebie i za swoje długi. Draniu, jeszcze ciesz się, że jeszcze ojciec toleruje, że tu masz dach nad głową, ty gnoju. Nic w domu nie robisz, nawet osobistych rzeczy za sobą nie posprzątasz, nic nie zrobisz, nic.
Grosza na nic nie dasz. Rachunki, wszystko za ciebie płacimy. Telefon, wszystko. Skończyły się gadki telefoniczne. Jak zobaczę, że rajdasz przez telefon, to ja ci draniu pokażę.